Udaje strach na wróble z dzisiejszego filmu. Dzień dobry widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście ja, czyli Profcio. Witam was gorąco w dzisiejszym odcinku, w którym wspólnie obejrzymy sobie 3 odcinki strasznych historii, ale to tak jakbyśmy oglądali jeden, ponieważ oglądamy dzisiaj Strach na wróble, który jest podzielony na 3 części, a w drugiej i w trzeciej części występuje Karolek. Użycza głosów. Wciąż nie rozumiem, dlaczego Łąsi się nie skontaktowało ze mną, żebym to ja użyczył także głosów i historii. Jak możecie zobaczyć po pierwszym kadrze, to jest dokładnie to, co robiłem na początku. Nie wiem, czemu on ma łapki w dół, jak na moich filmach zostawia się tylko łapki w górę. I oczywiście subskrypcję i komentarz, do czego was gorąco zachęcam, bo to wspiera mnie w pracy. Jakby ja wam daję szczęście, wy mi możecie dać łapeczkę w górę i ja też będę naprawdę szczęśliwy. Fajnie widzieć po prostu aktywność na swoich socjalach, ale nie będę ukrywał, że z komentarzy się cieszę zawsze najbardziej i czytam praktycznie wszystkie komentarze. Więc zróbmy może tak w dzisiejszym odcinku. Jako że to jest krótki odcinek, krótkie straszne historie, grudzień się skończył, już będą normalnie odcinki, to moja propozycja jest taka, żebyście dzisiaj w komentarzu napisali jakąś wiadomość do mnie. I obiecuję wam, że dzisiaj nieważne, czy komentarz będzie 100, czy 1000, czy 500 tysięcy, przeczytam każdy komentarz i na te sensowniejsze pytania, czy listy do mnie, cokolwiek, co chcielibyście mi powiedzieć, odpowiem. Taki jest początek roku, to sobie zróbmy wspólnie takie miłe dni, tak żeby dobrze zacząć ten 2024 rok. Bo jaki początek, taki cały rok, więc początek też musi być dobry. Dlatego zapraszam was na Strach na wróble, czyli Łąsi straszne historie. Mam przyjaciela jeszcze z lat liceum. Ja mam przyjaciela z lat podstawówki, żeby wam nie skłamać, z 4 klasy. Poznałem go w 4 klasie podstawówki. To śmieszniejsze, potem w 5 klasie podstawówki zmieniłem szkołę. My razem do szkoły chodziliśmy tylko przez rok. Dylan i mieszka na przedmieściach Denver. O, Denver. Wiecie, że mój wąż się nazywa Denver? Ma takie imię po Denverze z domu z papieru, ponieważ może nie wiecie, chociaż powinniście, że jestem ogromnym, ale to ogromnym fanem La Casa de Papel. I kiedy tak sobie myślałem, jak nazwać węża, no to padła ksywka Denver. I tak zostało. Dylan uwielbia biwakować. Robi to przez cały rok, nawet w grudniu. Zawsze, gdy wyrusza samotnie w teren, staram się utrzymywać z nim kontakt, tak na wszelki wypadek. Martwiłem się o niego, a wszystko zaczęło się od jego dziwnych SMS-ów. Oto nasza konwersacja. 14:30. Siemka, właśnie zaparkowałem auto i idę na szlak. Jaki dowalony lektor! Jak to dobrze brzmi! Meli czyta, czy mógłbyś częściej wpadać na straszne historie, kiedy je komentuję? Bo naprawdę dobrze się ciebie słucha. Powiedziałeś jedno zdanie, nawet nie do końca, powiedziałeś pół zdania, a ja już dostałem orgazmu. Palałeś, ile macie stopni? -1, nie jest tak źle. Muszę cię tu kiedyś zabrać, jest pięknie. Może wiosną, jak będzie cieplej. Baw się dobrze i nie wywal na schodach ruchomych w lesie. Bardzo śmieszne. 7:44. Stary, wstałeś już? Tak, wszystko okej? Okay? To wstaje o 7:44. Ja o 7:44 to kładę się spać. Nie mam pojęcia, czemu powiedziałem, kto wstaje o 7:44, kiedy 90% społeczeństwa na świecie wstaje o 7:44. To jest całkowicie normalna godzina do wstawania. Ludzie zaczynają o 8:00 szkoły, pracę, wiele rzeczy się zaczyna właśnie o 8:00. Czemu w ogóle godzina 8:00 to jest taka godzina rozpoczęcia dnia? Zauważyliście? Wszystko jest zawsze na 8:00 praktycznie. 8:00 godzina to jest taki moment zaczęcia życia społecznego. Nie 6:25, nie 7:13. Tylko 8:00. Wtedy dopiero planeta zaczyna się kręcić. Powalona akcja. Ej mordeczko, wstałeś już? Tak, wstałem. Powalona akcja, mordo, jest 7:44. Że jest tu ktoś inny. Że w górach. Że na waszej konwersacji SMS, którą piszecie we dwójkę. No oczywiście, że w górach. O jakim innym miejscu ty pomyślałeś? Że on pisze o jakichś robakach, które ma w namiocie? Raczej jak ktoś biwakuje, to nie pisze o tym, że ma w namiocie robaki. Dopiero jak mu niedźwiedź wejdzie do namiotu, to może zacząć pisać, ale wtedy może już być za późno. Wygląda na to, że nie jesteś jedynym fanem zimowych biwaków. To chyba nie biwakowicz. Widzę kogoś kilkaset metrów ode mnie. Na wzgórzu. A nie, nie, nie! To Jezus ze Świebodzina! On po prostu jest taki duży, że go widać wszędzie. Wygląda jak człowiek, ale ani razu się nie poruszył. Mam do niego jakieś 300 metrów. Przepraszam, miałem chipsy, nudzi mi się jak nagrywam. Podziwiam ludzi, którzy są w stanie stwierdzić wzrokiem ilość metrów dzielącą go od czegoś innego. Ja mówię, że to jest 20 centymetrów, a co dopiero jakby miał 300 metrów obliczyć? To powalone. Informuj mnie na bieżąco. 9:19. Wciąż stoi w miejscu.
Zrobiłem śniadanie przy ognisku i udawałem, że go nie widzę. Przepraszam, ale jak ty myślałeś, że będziesz udawał, że go nie widzisz, to co, on zniknie nagle? Myślisz, że on cię obserwował tylko dlatego, że ty na niego patrzyłeś? Postoję sobie, poczekam, aż się odwróci, to wtedy dopiero pójdę. Może chcę popatrzeć na ten seksapil, nie wiem. Okej, dawaj mi znać. Może to po prostu jakieś drzewko czy coś. 9:33. Stary, to cholerny strach na wróble. Widzisz, niby na wróble, a jednak przestraszył ciebie. Taki jak na farmach? A jaki? Znasz jakieś inne rodzaje strachów na wróble? Jest jeszcze strach na wróble zwany twoja matka? Tą drogą ma na sobie dziwne ciuchy. Co to znaczy? Ma na sobie dość modne ubrania. Czarna markowa kurtka, dżinsy i w ogóle. Jego twarz mnie przeraża. Duże czarne oczy i szeroki uśmiech. Jak on tu się znalazł? Kusi mnie, żeby zabrać mu tę kurtkę North Face'a. Ja bym od razu zabrał. Ja ostatnio sobie kminiłem, żeby kupić sobie kurtkę North Face'a, bo mam wyjazd i tak sobie myślałem, że może kupię sobie kurtkę North Face'a, bo wszyscy je noszą, wszyscy zachwalają, jakie to ciepłe są. Pisałem, zobaczyłem cenę, zrezygnowałem, mówię, że mogę być chory. Taniej mi wyjdzie na leki. Kremacja ciała nie jest tak droga jak kurtka North Face'a. W żadnym wypadku mi się jej nie opłaca kupować. Może ktoś w pobliżu prowadzi jakiś obóz czy coś w tym stylu i może ten strach jest ich punktem orientacyjnym. Ktoś może cię obserwować, a dobrze wiem, że masz przy sobie co nieco. Prosto, że mam przy sobie co nieco, jak wyciągnę penis. Jutro zacznę zwijać obóz. Miłej zabawy. 3:33. Ktoś stoi przed moim namiotem. Wiatr zwiał stracha na wróble pod ciebie. Albo to niedźwiedź, tak jak mówiłem. Stary, mówię serio. To poważne. Widzę jego cień. Dzwoń na policję, Dylan. Nie, nie chcę, żeby mnie usłyszał. Pewnie myśli, że śpię. Nie, nie chcę, żeby mnie usłyszał. Więc piszę wiadomości, których kliknięcie słychać jak skurwysyn. Ratunku. Zakryłem się śpiworem, żeby nie zauważył światła z ekranu mojego telefonu. W środku nocy obudził mnie jakiś dźwięk. Nie wyglądałem na zewnątrz, bo myślałem, że to wiatr, ale po chwili dostrzegłem cień czyjejś sylwetki. Jak są wydmy pustynne, które się przemieszczają w Polsce, to może są też strachy na wróble polne, które się przemieszczają z wiatrem w nocy. Albo bez wiatru są po prostu opętane. Chcesz, żebym zadzwonił na policję za ciebie? Gdzie jesteś? Podaj współrzędne geograficzne. Jakby mi ktoś wysłał współrzędne geograficzne, to zanim bym się szczaił w miejscu, gdzie on jest, to już by go tam nie było. Pierwsze, co robisz, jak nie wiesz, gdzie coś jest, to idziesz spać, jego problem. Mógł wcześniej poinformować. 6:56. Wszystko okej. No w końcu odpisałeś. Myślałem, że zejdę tu na zawał. Ledwo spałem. Chciałem zadzwonić na policję albo do leśnictwa, ale nie wiedziałem, gdzie jesteś. Ja mam jedno pytanie przy pana. Jakim cudem oni z tej historii wyciągnęli 3-rozdziałowy odcinek? Jak połączycie wszystkie 3 rozdziały, to ta historia ma 22 minuty. Jakim cudem? Jak oni zrobili z tego taki content? Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co oni zrobili w tej historii, że im wyszły z takiego gówna aż 3 rozdziały, bo na razie ten strach na wróble po prostu kurwa wchodzi. Tu dzieje się coś dziwnego. Ten sam strach na wróble stoi przed moim namiotem. Ktoś musiał go tu postawić, jak spałem. Bardzo mi się to nie podoba. Wracaj do domu, serio. Tylko nie zapomnij kurtki North Face'a ze sobą zabrać. Rękawiczki i czapka też nie wyglądały na najtańsze, także wiesz, w razie co. Mam jakieś 6 kilometrów do auta. Napiszę, jak dojdę. Właśnie, jest coś jeszcze. Niby co? Moja czapka była założona na tego stracha na wróble. Ktoś musiał wejść do mojego namiotu i mi ją zabrać. Odpisz mi ASAP. Miałem nadzieję, że bezpiecznie dotrze do samochodu. 3 kropki, chyba coś pisze. Jem za dużo chipsów, koniec. Muszę się skupić na komentowaniu wspaniałej historii, a nie jedzeniu chipsów. Przepraszam, widzowie. Zaraz wjeżdża Karolek na rejony, ja muszę być przygotowany na to. Cholera. Ktoś przebił mi opony, a niedaleko auta stoi kolejny strach na wróble. Cholera, jak to się stało? Nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć, więc kolejny odcinek. Strach na wróble, rozdział 2. Współpracuję ze strażnikami leśnymi i policją z Denver. Już? Jaki przeskok w czasie, nagle mamy tydzień później! 9:25. Powiedz proszę, że zadzwoniłeś na policję. Poczekaj, sprawdzam, w jakim stanie jest auto. Zaraz do nich zadzwonię. Okej, informuj mnie na bieżąco. 11:45. I jak tam? Odpisz. 12:30. Napiszę później. Nie jest bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie! Pokazuje mi check engine. Daj znać, co się dzieje. 14:15. Dobra, mam chwilę na rozmowę, ale muszę być bardzo cicho. To wszystko jest popaprane i nie wiem, co robić. Nie chcę tu być.
Rozładowuje mi się iPhone i będę musiał przełączyć się na ten gówniany telefon z klapką, którego używam w pracy. A ja sobie kupiłem nowego i on się nie rozładowuje. Fajny, co? 15 Pro. Masz to, kurwa? Oczywiście, że nie masz, bo jesteś tylko biednym widzem mnie. A ja to mam dzięki tobie. Dzięki za iPhone'a, mordeczko. Kocham cię. Co jest do cholery? Co miałeś na myśli, pisząc, że nie jest bezpiecznie? Chciałem odpalić silnik, żeby trochę podładować telefon, ale bezskutecznie. Wielokrotnie próbowałem, aż zauważyłem stracha na wróble stojącego dosłownie metr od mojego auta. A co gdybyś tak temu strachowi na wróble połamał rączki? To są zwykłe patyki, bierzesz, łamiesz, jesz na tym kiełbaskę. Okropnie śmierdział jak zgniłe mięso. Zadzwoniłem na policję. Powiedziałem im, że zepsuł mi się samochód i utknąłem w środku lasu. Ci przekierowali mnie do leśnictwa, żeby pomogli ustalić mi, gdzie jestem i wezwać lawetę. Wtedy zaczęło się robić naprawdę strasznie. Co masz na myśli? Początkowo strażnik nie był zbytnio przejęty. Oni zawsze są nieprzejęci. Ja mam wrażenie, że wszyscy ludzie w call center, nieważne czy jest to call center Orange, czy jest to call center 112, oni tylko siedzą na takiej wyjebce i tylko ktoś do nich dzwoni, nakładają te słuchawki, wyciągają mikrofonik. Czym mogę pomóc? Nie wiem, pierdol się, nie chcę się z tobą gadać. Mówił to wszystko nieprzejętym głosem, dopóki nie wspomniałem o strachach na wróble. Po tym zaczął zachowywać się zupełnie inaczej. Inaczej? Zaczął być bardzo poważny, a w jego głosie wyczułem panikę. Tak brzmiała ich rozmowa. Powiedziałeś strach na wróble? Powiedziałem wróbel na strachy, a o co chodzi? Musisz być teraz bardzo dokładny i uczciwy, chłopcze. To Karolek jest! Dopiero teraz się skapnąłem. Ten sprzed mojego namiotu miał czarną markową kurtkę i moją czapkę na głowie. A teraz jeden z nich stoi obok twojego auta? Tak, i okropnie cuchnie. A w co jest ubrany? Chyba Gucci albo Prada, nie widzę loga. Ten akurat w nic, zwykły szary materiał. Ten akurat w nic, kutas mu wystaje spod koszulki. Chwila, coś jest do niego przyczepione. To chyba kawałek papieru. Dupę jak wycierał, to mu zostało, wiesz jak to jest w filmach, tak, że on teraz idzie i mu taki ogonek zwisa z papieru toaletowego. Chyba jest tam coś napisane. Posłuchaj, chłopcze, musisz mnie teraz dokładnie wysłuchać. Okej. Mam złe wieści. Jestem teraz w ciężarówce i jechałem do ciebie, jednak... Jak jesteś w ciężarówce i jechałeś do... W jaki sposób... Karolek, pojebało cię! Ty jesteś w call center, nie jesteś w ciężarówce, nie rozmawiasz z nim z ciężarówki, nie! Nie wiemy, jak to się stało, ale specjalna ekipa już nad tym pracuje. Musisz zacząć iść w naszym kierunku natychmiast. Jesteś po północnej stronie góry i musisz udać się na południe. Tam się spotkamy. Masz kompas i mapę? Tak jest. Dobrze, dobrze. Zaznacz sobie jakiś... Tutaj strażnik wyjaśnił mu, jak ma iść. I spotkamy się dokładnie w tym miejscu. Nie możesz zostać w swoim samochodzie ani minuty dłużej. Musisz natychmiast wyruszyć. Co najważniejsze, masz za nic w świecie nie zwracać uwagi na te strachy na wróble. Jeśli zobaczysz ich więcej, musisz natychmiast zacząć uciekać, jasne? Tak zrobię. Może mi pan zaufać. Ruszaj. Czy jestem w niebezpieczeństwie? Jesteś w zajebistym bezpieczeństwie, po prostu idź się, przejdź kroki, trzeba nabijać pierścienie, trzeba zamykać na Apple Watchu. Ruszaj, póki jest jasno i pamiętaj, żeby nie hałasować przy tym zbyt głośno. Masz na sobie jasne ubranie? Nie. Mam ciemnobrązowy płaszcz i szare spodnie. Dobrze, nie wychodź na zbytnio odsłonięte tereny. Poruszaj się szybko i cicho. I zadzwoń do mnie, jeśli zobaczysz coś nietypowego. Nietypowego? Wszystko to, co się dzieje, jest nietypowe, zwłaszcza to, że rozładowuje mu się iPhone. Bądź tylko, kiedy to konieczne. Gdy zapadnie zmrok, pozostań w ukryciu. Żadnego ogniska. Jeśli usłyszysz coś w nocy, nie uciekaj. Pozostań w ukryciu i bądź cicho. Powie mi pan, na co właściwie powinienem uważać? Ruszaj na południe, natychmiast. Naruszanie na południe ma uważać, czy ma nie uważać naruszanie, czy nie musi uważać na nic? Może go poinformuj, przed czym ma uciekać, jak już będzie miał uciekać, czy jak strach na wróble mu powie stać, to on ma stać, czy ma uciekać jednak? Bo na przykład jakby mnie zawołał strach na wróble, że ziomek poczekaj, biegnę z tobą, no to ja bym poczekał, aż pobiegnie ze mną, nie będę zostawiał przyjaciela samego, nie? Biedny taki sam strach na wróble, ktoś go na polu postawi, musi całe życie tam stać, no to jakby ja dotrzymam towarzystwa. No i wtedy się rozłączył. Gdzie teraz jesteś? Idę na południe. Tutaj dzieje się coś naprawdę dziwnego. Co masz na myśli? Właśnie przechodziłem koło miejsca, w którym miałem swój obóz ostatniej nocy. Strach na wróble, ten, który miał moją czapkę, zniknął. Przypominam ci, że on na samym początku to w ogóle podszedł do twojego namiotu. To, że one chodzą, to my wiemy od poprzedniego rozdziału, więc co cię dziwi? Jak zniknął? Nie wiem, po prostu.
Stary, tak mi przykro, że musisz przez to przechodzić. Tak mi przykro, że już jesteś martwy. Daj mi tylko znać, co mogę wziąć z twojego domu. Matka, będzie okej? Okay? Strasznie ją lubię. Czytając twoje wiadomości, chce mi się płakać. Ale na szczęście mam zaraz klasza w LOLu, więc nie będę o tym myślał. Musisz tylko zrobić to, co powiedział ci strażnik. Będzie dobrze. Masz jakieś ważne dane w telefonie? Nie, tylko połączenia i SMS-y. Dobra, a jak z baterią? Dzięki Bogu naładowana. 15:03. Jestem wyczerpany i przerażony. Wciąż idę szlakiem na południe, gdzie mam spotkać się ze strażnikiem. Nie zatrzymuj się. To dzięki, że mówisz, bo właśnie miałem sobie zrobić przerwę w miejscu. Nie wiem, tak stanąć i stać. Widzę stracha, tego z namiotu. Stoi na drzewie. Jak on się do cholery tam znalazł? Spiął się. To ty się nigdy na drzewa nie wspinałeś? To jest mega łatwe generalnie. Zapierasz się i wchodzisz. WTF? Wyślij zdjęcie. Prawie nic nie widać. Jest wysoko. A ten aparat się... Po prostu stoi na drzewie. Wygląda, jakby się na mnie patrzył. Chyba mi odbija. Jestem zmęczony. Coś chyba z niego kapie. Spuścił się. Co ja to w ogóle powiedziałem? Ja muszę pamiętać to, że macie 12 lat i nie powinienem mówić takich żartów. Że chodziło mi, że po prostu się zsikał. To jest wcale nie lepsze. 16:17. Słońce powoli zachodzi. Poszukam miejsca, w którym spędzę noc. Dylan, nie powiedziałeś mi, co było napisane na kartce. Tej przyczepionej do stracha, obok samochodu. 16:32. Cholera, masz rację. Było napisane... Czy już się boisz? No to odpisałem, że już troszkę tak, więc jakbyście mogli przestać mnie straszyć, to byłoby super. Jakiś pomysł, o co może chodzić? Dylan. 19:01. Dylan. Wszystko okej? Odpisz, jak będziesz mógł. Nie chcę marnować twojej baterii. 2:02. 3:03, 4:04, 5:05, 6:06, 7:07, 8:08. Tak jakoś BDS z multim śpiewali, nie? Stoi blisko mnie. Boże, potrzebuję pomocy. Co to do cholery jest? Drach na wróble. O Boże, to w ogóle człowiek? Nie, to niemożliwe. Zatrzymał się, a ja jestem zaraz za drzewem. Nie wiem, czy mnie zauważył. Cholera, ten smród. Tak strasznie śmierdzi. Muszę uciekać, jest za blisko. 2:05. Dylan, powiedz, że wszystko okej. Co to jest? Dylan. 2:19. Dylan, dzwonię na policję. Cholera, stary, co się dzieje? 2:49. Zadzwoniłem na policję. Szukają cię z południowej strony góry, tam gdzie miałeś spotkać się ze strażnikiem. Proszę, błagam, powiedz, że dałeś radę. Nie dał. Strach na wróble go przestraszył. Otroją strachy na wróble. Strachy na wróble nie jedzą ludzi, one co najwyżej straszą ludzi. One by nie straszyć wróble, może Dylan był wróblem po prostu? 2:57. Dylan. Cześć. Dylan, wszystko okej? Okay? Co się stało? Ten kolega, o którego się tak bardzo martwisz, ale on po prostu całe życie śpi, więc on tylko wstaje takimi zmrużonymi oczami i odpisuje ci cześć. I zasypia w tym samym momencie. Cześć. Dylan? Cześć. Cześć, Dylan. Cześć. 4:13. Czy już się boisz? Cześć! 4:14. WTF, gdzie ty jesteś? Wszystko okej? Dylan. To była nasza ostatnia rozmowa. Od tamtej pory współpracuję z policją. Wciąż próbują namierzyć telefon Dylana. Aktualizacja. Właśnie dostałem informację od policji. Była bardzo szybka aktualizacja. Mogliście chociaż zrobić minimalną przerwę między zdaniami, żebyśmy wiedzieli, że jest lekki przeskok w czasie. Jedyne co znaleźli, to kolejny strach na wróble. Siedział na miejscu kierowcy w samochodzie Dylana. Był ubrany w ciemny brązowy płaszcz i szare spodnie. W środku był wypchany mięsem, jeszcze nie wiedzą jakiego rodzaju. Wołowina do spaghetti, przecież ja widzę. Chyba, że będą mnie informować o postępach. Ale ja poinformuję cię szybciej, ponieważ teraz obejrzymy trzeci, być może ostatni rozdział. Czy jest gdzieś napisane, że to jest ostatni rozdział? Limitowane koszulki, strach na wróble? Oni zrobili koszulki z tego powodu. Pokaż mi te koszulki. Wow, 104,90 za koszulkę. Kupuję. 105 zł za koszulkę? Jaką wy tam macie marżę ustawioną? 70 zł? Edycja limitowana i rozumiem, że edycja limitowana może być droższa. Ale nie kurwa, na dole jest zwykła koszulka I Love Wolves za 105 zł w tej samej cenie, która nie jest limitowana. Co to jest za sklep? Ja też otwieram sklep z koszulkami. Nie interesuje mnie to w ogóle. Snapwear. E-mail małpa Selino. Zajebisty e-mail macie. Podoba mi się do was kontakt. Jakby ktoś chciał zrobić zwrot, to wy nie przyjmiecie. Bo ktoś jak napisze na maila małpaselino.pl to nic nie przyjdzie, jakby kurwa nie ma maila. Wasze straszne historie opierają
skupiam się na strasznym skamowaniu ludzi, ale chuj, obejrzyjmy rozdział trzeci już do końca. 7:45. Chodź, znajdź mnie. Kto to do cholery pisze? Gdzie jest Dylan? Jest ze mną policja. Znajdziemy cię. Po tym nic więcej nie napisał. Gdy tylko odebrałem bagaż, wynająłem niewielką ciężarówkę i pojechałem do posterunku leśniczych. Na chuj ty wynająłeś ciężarówkę? Kto normalny wynajmuje ciężarówki? Po co ci ciężarówka w ogóle? Poinformował mnie, że śledztwem póki co zajmują się strażnicy leśni. Gdy tylko dotarłem na miejsce, zostałem zaprowadzony do jednego z pokoi. W środku siedział prawdopodobnie ten sam strażnik, z którym rozmawiał Dylan. To nie jest ten sam strażnik, on nawet nie jest podobny do tamtego strażnika. Tamten był blondynem, tamten był żywy, ten już jest martwy. W milczeniu usiadłem przy jego biurku. Ten strzepnął popiół z papierosa i powiedział: ściągnęliśmy cię tutaj, bo potrzebowaliśmy twojego telefonu jako dowodów. Włoska rolka teraz tak bardzo nie pasuje. Mogłeś chociaż udawać narrację pod to, co widzisz. W sensie mogłeś powiedzieć: potrzebowaliśmy twojego telefonu w sprawie dowodów. Podłóż teraz mój głos pod obrazek, patrzcie jaki to ma sens. Potrzebowaliśmy twojego telefonu w sprawie dowodów. Nie, Karolek, nie pasujesz, do wyjebania jesteś, do zastąpienia przez profcia. Ja umiem dubbingować, ja wiem jak się dubbinguje, tak. Obawiam się, że to już nie jest konieczne. Co się stało? Przykro mi, ale nie mogę ci w tym momencie nic więcej powiedzieć. To na chuj zacząłeś zdanie. Taki właśnie jesteś, kurwa, Karolek. Właśnie taki! Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby odnaleźć twojego przyjaciela. To chyba jakiś żart. Musisz zrozumieć, że nie możemy narażać postronnych osób. Po prostu czekaj na informacje od nas. Dostałem SMS-y napisane z jego telefonu zaraz po wylądowaniu. Coś musiało mu się stać. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale uwzględniamy wszystkie możliwości. Nawet takie, że się ziemia rozstąpiła i wpadł w szczelinę. Dzieciaki z okolicy są znane z tego, że robią psikusy samotnym obozowiczom. Dzieciaki z okolicy są znane z tego, że mordują obozowiczów. Wiesz, te pranki zaczęły ewoluować. Nie możemy popadać w panikę. I co jeszcze? Dzieciaki przebiły mu opony i zawiesiły kartkę z groźbami dla żartów? Mordeczko, ty nie wiesz jaki poziom teraz mają żarty w dzisiejszych czasach. Gdyby oni to jeszcze nagrali, to nawet by miało z milion wyświetleń na YouTubie. A mi powiedzieliście Dylanowi, że jest w niebezpieczeństwie. Gwarantuję ci, że pracujemy nad tą sprawą dnie i noce. Najlepszym, co możesz teraz zrobić dla swojego przyjaciela, to czekać i nie robić żadnych głupot. Jeśli tylko... Nie czekałem aż dokończy, byłem zbyt wściekły. Wyszedłem stamtąd i nikt nawet nie próbował mnie zatrzymać. Wiedziałem, że to kłamstwa, ale co on próbuje przede mną ukryć? Miałem niezbite dowody na to, że ktoś lub coś poluje na Dylana. A co jeżeli upadnie ci telefon i zbije ci szybka, to czy wtedy będziesz miał zbite dowody już? Ja pierdolek, jestem sprytny, nie? Musiałem wziąć sprawy w swoje ręce. Poszedłem do jedynego znanego mi miejsca w okolicy, mieszkania Dylana. Wciąż pamiętam kod do jego drzwi wejściowych. W środku zastała mnie tylko głucha cisza. Momentalnie poczułem strach i smutek. Widząc zdjęcie Dylana na lodówce, nie mogłem powstrzymać się od płaczu. Po chwili udało mi się pozbierać, a następnie otworzyłem lodówkę i wyciągnąłem piwo. Zginął ci przyjaciel? Ja też bym otworzył piwo. To jest najlepsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji. Gdy w końcu wstałem, aby wyrzucić pustą butelkę, dostrzegłem coś na blacie w kuchni. Była to jego mapa Colorado, o której kompletnie zapomniałem. Dylan używał jej, aby oznaczać wszystkie miejsca, które zdążył już zwiedzić. W mapę były wbite w większości czarne pineski, ale było parę i białych. Czyli Dylan po prostu był rasistą. Czarne tam, gdzie już był, a białe tam, gdzie dopiero planuje się A białe tam, gdzie go nie było, czyli miał całą kurwa mapę w białych pineskach i tylko takie pojedyncze czarne wbite. Zapisałem współrzędne wszystkich białych szpilek. A następnie przeszukałem mieszkanie Dylana i zebrałem cały jego pozostały sprzęt biwakowy. Na wszelki wypadek wziąłem też jego kij baseballowy. Miałem cel i wiedziałem, co mam robić. Załadowałem wszystkie zapasy na pakę i ruszyłem w stronę góry. To była dość długa podróż. Po drodze mijałem do niedawna zawalony most i ku mojemu zdziwieniu nie dostrzegłem żadnych śladów budowy ani remontu. Parę minut później zaparkowałem tuż obok samochodu Dylana. To było dziwne. To było strasznie dziwne, że zaparkowałeś tam obok jego auta. Mega strasznie się zaczyna robić. Stały oblepione policyjną taśmą. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak poważna jest ta sytuacja. Gdy tylko zaparkowałem, natychmiast umieściłem pineskę w swoim telefonie. Po dłuższej wspinaczce na szczyt, w końcu dotarłem do miejsca, które Dylan zaznaczył swoją pineską i zacząłem budować obóz. Zaczęło się ściemniać,
a ja skończyłem stawiać namiot, do którego włożyłem śpiwór. Ty zamiast szukać Dylana, postanowiłeś też umrzeć, żeby spotkać się z nim w niebie. Rozpaliłem duże ognisko i ruszyłem w kierunku linii drzew. Ukryłem się za jednym, jakieś 60 metrów od obozu. Otworzyłem puszkę napoju energetycznego. Ja w ogóle mogę się pochwalić. Nie piłem energetyka już od co najmniej tygodnia. Naprawdę długo, zważając na fakt, że kiedyś byłem od nich uzależniony. Można? Można, to przestań palić te papierosy w wieku 12 lat. 23:13. Pustka. Miałem przez chwilę wrażenie, że słyszę jakieś kroki, ale prawdopodobnie były to zwierzęta. 002. Wciąż nic. Cisza. 1:10. Cholera jasna. Krzyknąłem podskakując. Możesz nie straszyć sam siebie? Dostałem ataku serca. 3 sarny przeszły obok mnie. Zacząłem zasypiać, a te mnie obudziły. 2:23. Jestem zmęczony, zmarznięty. I głupi. Nie zapominajmy, bo to jest najważniejsze. Wypiłem ostatnią puszkę energetyka. 3:11. Ktoś właśnie podszedł do namiotu z latarką w dłoni. To jakiś mężczyzna. Zaczął rozglądać się po obozie, a następnie zajrzał do namiotu. A tam ja! Dzień dobry! A nie, ty nie jesteś w namiocie, ty siedzisz gdzieś pod drzewami, sorry. Go nie ma w środku, skierował światło latarki na linię drzew. Na szczęście mnie nie zauważył. 3:19. Mężczyzna zaczął iść na południe, a ja ruszyłem za nim. Zdjąłem buty, aby móc chodzić ciszej. No jebany trenował, on wie co robi, grał w gry. 4:17. W końcu zatrzymał się przy krzaku. Schylił się i zaczął odgarniać liście. Wtedy zobaczyłem jego twarz. Był to strażnik leśny. Pod stertą liści znajdowały się sporej wielkości metalowe drzwi. Oba uchwyty były przeplecione solidnym stalowym łańcuchem z kłódką. Nagle mężczyzna wyprostował się, zapalił papierosa, a następnie zapisał coś w notatniku. Po chwili wyciągnął telefon z klapką, aby sprawdzić wiadomość, którą właśnie wysłałem na telefon Dylana. Nie mam mowy. Przez cały ten czas miał przy sobie jego telefon. Chyba pierwszy rozdział był najlepszy. Tak to jest z tymi serialami, nie? Im dalej w las, tym gorzej. 4:19. Gdzie jest Dylan? 4:20. 4:20. Cześć. Spojrzał na niego od razu po tym, jak wysłałem wiadomość do Dylana. Gdy ją przeczytał, skrzywił minę i powiedział... Mówiłem ci, dzieciaku, abyś zostawił to profesjonalistom. Głos Karolka tak bardzo nie pasuje. Tu jest wszystko źle w jego głosie. Wszystko źle jest. Nie pasuje pod postać, nie pasuje pod sytuację. Pod nic, kurwa, nie pasuje, tam nawet emocji nie ma poprawnych. Byłem zaślepiony gniewem. Strażnik zaczął rozwiązywać łańcuchy, robiąc przy tym bardzo dużo hałasu. Kończył mi się czas. To nie była misja na czas, mordeczko. Tu dzisiaj nie kończy czas. To, że czasami w misjach jest napisane szybko, prędko, śpiesz się, bo zaraz wybuchnie baza wojskowa. Ona wybuchnie w momencie, kiedy z niej wyjdziesz, bo tak jest ustawiona cutscenka. 4:28. Zrobiłem to. Uderzyłem tego dupka kijem prosto w głowę. Już miał otworzyć drzwi, ale nie zdążył tego zrobić. Upadł na ziemię i się nie ruszał. Łańcuch leżał tuż obok jego zakrwawionej głowy. Nie słyszał, jak się do niego skradam. Najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, kiedy ty byś mu jebnął w momencie, zanim on by rozwiązał łańcuch i zgubiłby gdzieś kluczyk, więc byś tego nie rozwiązał i nikt nigdy już by nie otworzył i Dylan by po prostu umarł tam. Nigdy nie zapomnę dźwięku kija uderzającego w czaszkę, głośny chrobot kości, a następnie krew zalewająca całą jego głowę. Szkoła przyszła, się zainteresowała, jak usłyszała chrobot kości, uderzenie w głowę, no ciekawa historia. To też przyszłaś pooglądać. Na szczęście Karolek dostał po łbie, już nie będziemy więcej słyszeć jego głosu. Dobrze, że Karolek nie miał zbyt dużo kwestii w dzisiejszym odcinku. Najpierw poczułem ohydny zapach zgnilizny, unoszący się w powietrzu. A następnie, gdy zajrzałem do środka, moim oczom ukazał się stos ludzkich ciał. Odwróciłem głowę, nie mogąc znieść tego widoku. Zaczęło kręcić mi się w głowie, a w żołądku poczułem nagły ścisk. Zacząłem biec. Byłem wstrząśnięty tym, co właśnie ujrzałem. 6:48. Udałem się z powrotem do mieszkania Dylana, ale myślami byłem już w samolocie lecącym do mojego domu. W samolocie? Poczekaj, bo ja chyba ominąłem jakąś część historii. Jak? Kurwa, w samolocie. Gdzie ty mieszkałeś, że ty samolotem do domu? Czy ty jesteś milionerem? Po prostu wracasz do domu 10 km samolotem? Natychmiast kupiłem najwcześniejszy możliwy lot. Planowałem zadzwonić na policję od razu po wylądowaniu. Bałem się o swoje życie i w tamtym momencie chciałem tylko znaleźć się w swoim domu. Moje serce waliło jako szalałe. To tak samo jak ty waliłeś tego strażnika leśnego, też jako szalały. Pod mieszkaniem Dylana rozległ się dźwięk policyjnych syren. Próbowałem zachować zimną krew.
Rozmawiając z policjantem, czułem się, jakbym miał zaraz zwymiotować. Zrzygał się ktoś z was kiedyś na policjanta, nie? Spróbujcie, zobaczymy, jakie będą efekty. W trakcie rozmowy z krótkofalówki policjanta słychać było raporty innych funkcjonariuszy. Słuchałem tego z gulą w gardle. Jacyś obozowicze znaleźli Strachana wróble z pętlą na szyi, wiszącego na drzewie. Twierdzili, że kapała z niego jakaś ciemna, nieznana substancja. To Venom z niego kapie, albo Joseph Bratton. Ubrany w mundur strażnika leśnego. W mojej głowie rozpętał się mętlik. Popełniłem ogromny błąd. Co jeśli strażnik prowadził śledztwo i dopiero odkrył tamtą piwnicę? Co jeśli tak było na pewno? O co w tym wszystkim chodzi? Mój telefon zawibrował. Dostałem wiadomość z nieznanego numeru. 10:10. Po. Tinky Winky, Dipsy, Teletubi się nagle zaczęli wymieniać. Uciekałeś. To będzie miał jeszcze dalszy ciąg? Jeszcze jeden rozdział? Czy oni robią pełnometrażowy film, kurwa? Proszę, nie zapraszajcie już Karolka przynajmniej. Nie będzie nam dane obejrzeć ciągu dalszego. Chyba że ciąg dalszy będzie miał też ciąg dalszy i będę mógł zrobić z tego kolejny odcinek. To wtedy zobaczymy. Na razie nazwę to Strach na wróble 1. Albo twoja stara na wróble... Koniec odcinka.